Hej, witam się z Wami na kanale Niegrzeczne Książki, czyli w miejscu, gdzie każda niegrzeczna czytelniczka może się poczuć jak w domu. Rozmawiamy tutaj o romansach, o erotykach, o niegrzecznych książkach, więc jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to koniecznie teraz to nadróbcie. Dzisiejszy filmik będzie omówieniem motywu zakazanego romansu, zakazanej miłości, czy też zakazanej relacji. Myślę, że to jest jeden z Waszych ulubionych motywów. Jak pytałam się, jaki motyw chciałybyście tutaj zobaczyć, to pisałyście właśnie o tych zakazanych romansach i relacjach, dlatego dzisiaj film będzie właśnie o tym. Jak widzicie, mam tu już 110 książek właśnie z tym motywem i zaczynamy od pierwszej, czyli od jednej z nowszych premier, Krew Zeusa. Gorsze od bycia demonem jest tylko bycie Valarii, a Cara Valarii doskonale o tym wie, będąc jednym i drugim. Z jednej strony należy do bardzo sławnej, bardzo znanej rodziny, ale z drugiej strony dziewczyna kryje się przed aparatami paparazzi w bibliotece uniwersyteckiej oraz na salach wykładowych. Dziewczyna korzysta z każdej chwili, dlatego że został jej rok, i po tym roku będzie musiała wypełnić mroczne przeznaczenie, które ciąży na niej od bardzo, bardzo dawna. Poznajemy tutaj też przeklętego Maximusa Kane'a, który jest profesorem i gdy ta dwójka się poznaje, wszystko zaczyna się zmieniać i może się okazać, że Cara dla Maximusa będzie wybawieniem. Romans między nauczycielem a uczennicą, jeśli jesteście na tak, to mamy dla Was mroczną melodię. Ivory jest dziewczyną, która ma ogromny talent muzyczny i ma nadzieję, że prestiżowa szkoła muzyczna pozwoli jej się rozwinąć i stać się jeszcze lepszą. Nie jest jej łatwo, ponieważ jako jedyna ze wszystkich uczniów pochodzi z biednej, patologicznej rodziny, a nie z wielkiego, bogatego domu, tak jak jej koleżanki i koledzy. Emeryk jest nauczycielem, który jest arogancki i bardzo, bardzo autorytarny. Jego pojawienie się w szkole zmieni wszystko dla Ivory. A pomiędzy uczennicą a nauczycielem obudzą się uczucia, narodzi się relacja, która momentami będzie bardzo, bardzo mroczna. Mamy też Fear Me, Fear You i już niedługo w kwietniu pojawi się trzeci tom, czyli Fear Us. O Fear Me jestem pewna, że już dużo słyszałyście na tym kanale, ale właśnie jeśli lubicie bad boyów, tutaj takiego mamy, jeśli lubicie wątek hate to love i właśnie wątek zakazanej relacji, zakazanej miłości, to w tych książkach go znajdziecie. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć rywali od Vajkiland, jest to najnowsza książka Vajkiland, która została wydana przez Niegrzeczne Książki. I nie dość, że zbiera bardzo, bardzo dobre opinie od czytelniczek, to jeszcze ma właśnie omawiany motyw. Dlatego, że poznajemy tutaj dwójkę bohaterów, którzy odziedziczyli do siebie nienawiść. Najpierw nienawidzili się ich dziadkowie, później rodzice, a teraz nienawidzą siebie nawzajem, ale są zmuszeni do współpracy, dlatego że w spadku dostają jeden z najcenniejszych hoteli świata. Jak to się potoczy? Czy wielcy wrogowie mogą stać się kochankami? Musicie przeczytać same, żeby się dowiedzieć. Motyw zakazanej miłości, zakazanej relacji znajdziemy też w rywalizacji Lorelyn Page. Jest to nowa seria od tej autorki, którą możecie już doskonale znać. Mamy silnych, charakternych bohaterów, którzy ze sobą rywalizują, jak wskazuje sam tytuł, a już niedługo będzie miał premierę kolejny tom, czyli Upadek. Jeśli lubicie motyw zakazanej miłości, a dodatkowo motyw mafijny, to koniecznie sięgnijcie po książki Ady Tulińskiej, Zależna od mafii, Skazana przez mafię i niedługo premiera trzeciego tomu, bo już w kwietniu i będzie to Wybrana przez mafię. Dajcie znać, czy czytałyście już te dwie książki, a jeśli nie, to koniecznie czekajcie na kolejny odcinek, będziemy mieć dla Was coś fajnego i będzie też rozdanie, dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Łucja może sprawiać wrażenie kobiety słabej, kobiety kruchej i niepewnej siebie, jednak jest ona zdeterminowana, żeby jak najlepiej wywiązać się ze swojej roli jako prokurator. Głównym celem Łucji jest pomszczenie śmierci jej siostry, która zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków. I wszystko pewnie poszłoby dobrze, gdyby nie to, że Łucja jest zakochana w Aleksandrze,
który próbuje pozyskać ją dla wrocławskiego bossa narkotykowego. Przed bohaterami stoi trudna decyzja do podjęcia, a co zrobią? Koniecznie przeczytajcie Skazaną przez mafię, a także pozostałe części serii o braciach Vedetti. Nie mogłoby tu też zabraknąć perwersji, posiadania, a także trzeciego tomu, czyli Pozwolenia. Ta krótka trylogia T.M. Frazier po prostu skradła wasze serca. Jeśli nie czytałyście, koniecznie warto ją nadrobić. W Perversion poznajemy dwóch bohaterów, którzy znali się będąc dziećmi i teraz po wielu latach spotykają się ponownie, natomiast stoją po dwóch stronach barykady. On pracuje jako zabójca bractwa Bedlam, a ona jest złodziejką. Myślę, że ta mroczna historia wciągnie wiele niegrzecznych czytelniczek. W maju będą mieć też premierę dwie książki, o których więcej opowiem w zapowiedziach na maj. Taki odcinek pojawi się pod koniec kwietnia oczywiście, ale będzie to Manik, Amo Jones, a także Ten zły od Natalii Dziadury. W tych książkach też znajdziecie taki motyw, więc jeśli przeczytałyście już cały ten stosik, to mamy dobre wiadomości, w maju wyjdą kolejne książki z tym motywem. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie zasubskrybujcie kanał Niegrzeczne Książki, a także odwiedźcie nas na naszych pozostałych social mediach. I pamiętajcie, czytajcie zawsze bez cienia wstydu.